Rozliczymy tę aferę i rozliczymy aferzystów, którzy bogacą się waszym kosztem. Wprawdzie mają prawo się bogacić, ale nie w taki sposób, w jaki to robią. Chodzi o instytucje zaufania publicznego, które wykorzystały wasze zaufanie i waszą niewiedzę. I zrobiły to w sposób bezwzględny i bez skrupułów. Te instytucje to te oto banki, które pobierają od was podwójne wynagrodzenie. Płacicie dwa razy i nawet o tym nie wiecie. Jak to możliwe? Banki do kwoty kredytu konsumenckiego doliczają koszty jak prowizja czy ubezpieczenie, a następnie pobierają od nich odsetki. I żeby była jasność, banki mają pełne prawo do prowizji i innych kosztów. Nie mają jednak prawa pobierać od nich odsetek. Odsetki powinniście płacić tylko od tej kwoty, którą dostaliście na rękę. Nakazuje to ustawa o kredycie konsumenckim. Co się dzieje, gdy bank tę ustawę naruszy, a umowa kredytu jest wadliwa? Jest przestępstwo, jest kara, a tą karą jest darmowy kredyt. Bank odda wszystkie wpłacone odsetki i koszty, a te, które nie zostały wpłacone, po prostu umorzy. Wasza rata spadnie nawet o połowę. To też nakazuje ustawa o kredycie konsumenckim i ta kara nazywa się sankcją kredytu darmowego. Ponieważ ponad 90% kredytów konsumenckich zawiera naruszenia ustawy, co potwierdzają także moje analizy, warto sprawdzić swoją umowę kredytową. Na 90% jest wadliwa. Umów się na jej bezpłatną analizę. Link znajdziesz w opisie i w komentarzu.